Chwała Panu Bogu. Pragnę dzisiaj dzielić się Słowem Bożym. I od brat Staszek już mówił z psalmu, że Słowo Pana jest wspaniałe. Tam są wspaniałe przykazania, jasne, proste, rozkazy Pana. To jest to, co jest najważniejsze. I wspaniale podkreślać to, że Słowo Boże jest najważniejsze w życiu. Dobrze, że mamy to Słowo Boże, że możemy się z Niego uczyć. Powiem tak szczerze, troszeczkę po prostu pooglądałem ostatnio różnych takich osób, które pięknie mówią, wspaniałe rzeczy czynią, tak się bonaje, przynajmniej wydaje, cuda, znaki. Ale jak znasz Słowo Boże, popatrzysz, to po prostu za żal serce ściska i co się wydaje, co ci ludzie wyprawiają, za czym dążą, jak oni traktują Pana i Boga, kogo sobie z Niego robią. I zdaje się, czynią wielkie rzeczy, ale jakie jest ich życie? Nie żyją tak, jak trzeba. Ja pragnę dzisiaj dzielić się z tego wspaniałego słowa. Może będę czytał te miejsca, bo patrzę, że one są najwspanialsze, gdy je czytamy, to słowo powtarzamy. Utrwala ono się w naszym sercu. To jest najważniejsze. I sam zobaczyłem, mogę długo, dużo czegoś oglądać, czegoś czytać, ale to po prostu jest tylko czyjeś przemyślenia. Różne ludzie mają zdania, ale gdy wnikam w Słowo Boże, gdy po prostu nad tym się zastanawiam, to słowo pozostaje w sercu. To słowo człowieka zmienia. To słowo daje pewność zbawienia i tą wiarę, że Bóg jest żywy. Że jest ta nadzieja, że my się z Nim spotkamy, że będziemy razem z Nim królować, że Pan Jezus przyjdzie po nas i weźmie nas do siebie. I będę mówił na temat Jezus Chrystus moim Panem. Kim On jest? Kiedy staje się Panem? Dla kogo staje się Panem? Jaki jest nasz Pan? Co On robi? Jak On postępuje? Kim jest człowiek? Co dowiadujemy się o człowieku? Dlaczego przyszedł ten Pan? I zacznę czytać Słowo Boże z listu do Koryntian, 15 rozdziału. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 21, 22. Co dowiadujemy się o człowieku? A jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I widzimy tu, że przez człowieka przyszła śmierć. I w Adamie wszyscy umierają. Stan po prostu ludzi na ziemi jest taki, że są w grzechu i jest śmierć. Ale tutaj też apostoł Paweł mówi o tym, że przez człowieka, przez Jezusa Chrystusa, który był Bogiem w ciele na ziemi, przyszło zmartwychwstanie. I przez Jezusa Chrystusa ci ludzie ożywieni będą. Ale tak człowiek jest w stanie grzechu. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Zobaczmy, co jeszcze dowiadujemy się o ludziach, którzy żyją na ziemi. Bóg kocha ludzi. Bóg chce, żeby ludzie przyszli do upamiętania i poznania prawdy. Ludzie Go nie znają. Jaki jest ich stan? 8 rozdział, wiersz 34 do 36. Jezus im powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I tu możemy się dowiedzieć, kim jest człowiek. Kim jest człowiek, który grzeszy? Pan Jezus mówi konkretnie, jest niewolnikiem grzechu, żyje w niewoli grzechu. A niewolnik, następny wiersz, nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. I tu Pan Jezus mówi o tym, że Syn Boży pozostaje na zawsze, że Syn pozostaje na zawsze, a niewolnik w domu nie pozostaje na zawsze. I w 36 wierszu mówi, że jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Pan Jezus mówi, że ludzie potrzebują wyswobodzenia, uwolnienia i to może uczynić tylko On. Gdy On to uczyni, człowiek staje się prawdziwie wolnym. Hebrajczyków 2 rozdział. Hebrajczyków. Wiele miejsc jest znanych, ale myślę, że gdy sobie je przypominamy, ono się utrwala i nasza wiara wzrasta, bo jak tu brat Staszek mówił i nie jeden z braci, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, nie przez jakieś bajki i opowieści. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego.
Hebrajczyków 2, 14, 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I tutaj w tym wierszu dowiadujemy się wiele rzeczy. Widzimy, że Pan Jezus przyszedł na ziemię. On musiał stać się człowiekiem. Musiał mieć udział w krwi i w ciele. I widzimy, w jakim celu przyszedł. On przez swoją śmierć zniszczył diabła. Diabła, który miał władzę nad śmiercią. Wiersz 15. Drugie po prostu, dlaczego wyszedł. Drugi cel. Dlaczego przyszedł Pan Jezus? I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Ludzie, którzy żyją w świecie bez Boga, którzy nie poznali prawdziwego Boga, który Jezus nie jest ich właściwym Panem, prawdziwym Panem, żyją w lęku przed śmiercią. Oni boją się śmierci. I oni żyją w niewoli grzechu. I Pan Jezus właśnie przyszedł po to na ziemię, aby ludzi uwolnić z niewoli grzechu i aby ludzi uwolnić od lęku przed śmiercią. Kolosan, pierwszy rozdział. Wiersz 13-14, tu czytając te miejsca, zobaczmy, co uczynił dla nas Bóg. Może od 12 przeczytam. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. I tutaj możemy zobaczyć, jaki jest wspaniały nasz Bóg Ojciec. On, który po prostu nas wybrał i wyrwał z mocy ciemności, przeniósł do Królestwa Syna Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus ma swoje królestwo, jest Synem umiłowanym. I w Chrystusie Jezusie, tylko w Nim, mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. I możemy po prostu stać się synami Bożymi, synami i dziećmi Bożymi. Galacjan 3,26. Zobaczmy, czym się stajemy, gdy nas Jezus wyzwoli, bo On po to przyszedł, żeby wyzwolić ludzi. I tutaj te słowo daje nam odpowiedź. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. Tutaj to słowo nam pokazuje, że my, którzy przychodzimy do Boga, których Jezus uwolni z niewoli grzechu, stajemy się synami Bożymi. A wszystko to się czyni i dzieje nie przez jakieś nasze zasługi, nie przez jakieś nasze uczynki, ale przez wiarę właśnie w Jezusa Chrystusa. I widzimy z tych paru miejsc, które przeczytałem, możemy zobaczyć, że człowiek po prostu, gdy się rodzi, on po prostu jest niewolnikiem grzechu. On przychodzi czas, zaczyna grzeszyć. Bóg pragnie grzesznika zbawić. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby wyzwolić ludzi z niewoli grzechu, aby ich wyswobodzić, uczynić ich swoimi synami. Co dowiadujemy się o Jezusie jako naszym Panu? Już Kolosan, jak żeśmy czytali, dowiadujemy się, że Pan Jezus ma królestwo. Królestwo, tam było napisane. I drugi Piotra przeczytamy teraz. Zobaczymy jeszcze jedno miejsce, które potwierdza. Drugi Piotra 1,11. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wcześniej, gdy będziemy czytali ten rozdział, zobaczymy, w jaki sposób będziemy mogli wejść do wiekuistego królestwa. Ale chciałem się tu skupić tylko na tym, że Jezus Chrystus ma wieczne, wiekuiste królestwo i jest naszym Zbawicielem. W liście Filipian zobaczmy, co jest napisane o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Filipian. Drugi rozdział 9-11. Jest to wspaniałe miejsce, które nam mówią o Panu Jezusie Chrystusie, kim On był, jaka była Jego postawa. Gdy będziemy to czytać, też możemy zobaczyć i Jego naśladować. I od 9 wiersza przeczytamy.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na ziemi i na niebie i pod niebem, aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. I tu dowiadujemy się, że Jezus przez to, co przeszedł na ziemi, przez to, że wykonał wolę Bożą, dopełnił plan zbawienia ludzkości, grzesznika, otworzył drogę do Ojca, został wielce wywyższony. Bóg go obdarzył wspaniałym imieniem i to jest imię Jezus. To imię, na które będzie się zginało wszelkie kolano. Zobaczcie, wszędzie, i na niebie, i na ziemi, i pod ziemią, wszędzie. I każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Tylko Jezus jest Panem. Może ludzie mają różnych panów, różnych bogów, ale tylko Jezus jest Panem. Jezus. Objawienie, 5 rozdział. 5 rozdział, wiersz 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Właśnie Bogu naszemu należy się chwała, cześć, uwielbienie i moc na wieki wieków i barankowi Jezusowi Chrystusowi. Przejdźmy teraz 2 Tymoteusza, rozdział 4, 4, 7, 8. I odwrócą ucho od prawdy, zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Te słowa mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Mówi o sobie, co robił, jak postępował. I tu mówi, że dobry bój bojował, biegu dokonał, wiarę zachował. Wkrótce się rozstanie z tym życiem. Ale co mówi dalej? A teraz, jaką ma nadzieję? Zobaczmy. Oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Tak jak brat Stasiu mówił dzisiaj, czy jesteśmy pewni swojego zbawienia? Czy by Pan Jezus przyszedł? Czy po prostu moglibyśmy śmiało stanąć przed Nim i się z Nim spotkać? Jesteśmy Jego dziećmi i właśnie musimy mieć wiarę w to, że tak będzie, że z Nim spotkamy, że będziemy z Nim. I apostoł Paweł mówi, oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tu jest mowa o tym, że właśnie Pan nas oczekuje. Pan da nam więcej. Apostołowi Pawłowi da wieniec sprawiedliwości, ale nie tylko. Wszystkim tym, którzy Go oczekują, którzy Go umiłowali, umiłowali Jego przyjście. I tu widzimy, jest nazwany apostoł Paweł, mówi Pan. On był Jego Panem. Pan Jezus był Jego Panem. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Zobaczmy, kogo może być Jezus Panem. Czy Bóg ma jakieś względy na osoby, czy narodowości, nacje? 10 rozdział. Wiersz 33. 34. A Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osoby, lecz w każdym narodzie miły jest mu ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. I posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. I tutaj się dowiadujemy z Bożego Słowa, że Jezus jest Panem wszystkim. Wprowadzić kontekst. Piotr przyszedł do pogan.
Żydzi nienawidzili pogan. Po prostu Piotr bardzo się upierał przed tym, by iść do pogan. Oni się uważali, że za naród wybrany. A tu Bóg go przekonuje, co ja oczyściłem, ty nie miej za nieczyste. I był posłuszny nakazowi Pana, poszedł do domu Korneliusza, poganina, tam był zgromadzony Korneliusz całym swoim domem i Piotr zwiastował Jezusa Chrystusa. I tutaj właśnie on mówi, że teraz widzi, że Bóg nie ma względu na osoby. Taki jest Bóg, on nie ma względu na osoby, czy to jest niewolnik, czy to jest wolny. On mówi, że w każdym narodzie jest mu miły ten, który się go boi i postępuje sprawiedliwie. Myślę, że to nie chodzi tylko o banie, że ktoś będzie bił, czy coś takiego, ale bojaź to jest szacunek, szacunek przed Bogiem, po prostu czczenie Boga, poszanowanie, takie coś głębszego, po prostu ukochanie Boga. I w każdym narodzie, kto się go boi, postępuje sprawiedliwie, jest mu miły. I apostoł Paweł mówi, że on, Jezus Chrystus, jest Panem wszystkich. Nie tylko Żydów, Samarytan, ale także i pogan i nasz. On jest także naszym Panem. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Od wiersza 4. Tutaj znamy na pewno to miejsce, gdzie apostoł Paweł, wielki zwolennik, był faryzeuszem, po prostu bardzo kochał swojego Boga, któremu służył i bardzo prześladował chrześcijan. On tak samo w swojej nadgorliwości jechał do Damaszku, wiózł listy od starszych, od przełożonych, aby łapać wierzących, trącać do więzienia. Ale zobaczmy, co się stało. Gdy jechał drogą, miał spotkanie z Panem Jezusem. Może 3 wiersz przeczytam. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. I padł, 4 wiersz, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I tutaj widzimy, że była jasność, oświetliła go i głos on usłyszał: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Zadał pytanie i rzekł, 5 wiersz, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I tutaj właśnie, gdy zadał pytanie, Pan Jezus powiedział: ja jestem Jezus. On prześladował chrześcijan, ale chrześcijanie byli w przymierzu z Jezusem, byli jedno z Jezusem i Jezus nie zostawi tych, którzy są prześladowani. On się o nich ujął, tutaj ujął i po prostu rozmawia z apostołem, no z Saulem. I mówi, że jestem Jezus, którego tu prześladujesz. Gdy będziemy dalej czytali, dowiadujemy się, że Saul przez trzy dni nie widział, nie jadł, nie pił, że przyszedł do niego Ananiasz, wiersz 17, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przyjął i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał, został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. I tu patrząc na apostoła Pawła możemy zobaczyć, gdy on miał osobiste spotkanie z Jezusem, on nie pozostał taki, jaki był. On nie stał się już prześladowcą, on zmienił swoje życie, on oddał swoje życie swojemu Panu, on pokutował, upamiętał się w swoich grzechach. Widzimy, że zostały te grzechy przebaczone. Gdy Ananiasz bał się iść, ale przyszedł, bo Pan mu powiedział, żeby szedł, on po prostu wyłożył mu wszystko, co jego tyczy. Apostoł Saul został napełniony Duchem Świętym i można zobaczyć, parę dni tylko przebywał z uczniami, a już zwiastował dobrą nowinę. Głosił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Taka zmiana nastąpiła w sercu grzesznika. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Co należy zrobić, żeby Jezus został Panem człowieka, który żyje w grzechu?
co należy zrobić. I tu te miejsca po prostu już były niedawno czytane. Trzeci rozdział, 13 wiersz. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. I jeszcze dopełnimy tu z drugiego rozdziału, przypomnimy te miejsca, 37 wiersz. Gdy ludzie zgromadzeni na kazanie Piotra zadali pytanie, co mamy czynić, mężowie bracia, Piotr powiedział, upamiętajcie się. Nie z każdy z was da się ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechu, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I apostoł Piotr wskazuje tutaj na upamiętanie, na nawrócenie się, żeby były zgładzone grzechy grzesznika. Człowiek, który żyje w grzechu, musi podjąć swoją decyzję, oddać swoje życie Panu Bogu. Wtedy zostaną zgładzone jego grzechy, zostaną mu przebaczone, zostanie usprawiedliwiony i jak tu brat Stasiu mówił, będzie świętym i czystym przed obliczem Pana. Rzymian, 10 rozdział. Wiersz 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go zbudził z martwym, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. I tu też po prostu możemy się dowiedzieć, że ustami wyznajemy ku zbawieniu, ale sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Nie wystarczy tylko ustami wyznać, że Jezus jest moim Panem, ale to dogłębnie po prostu Duch Święty musi człowieka przekonać i musi uwierzyć w swoim sercu, że Jezus jest Panem, że Jezus przyszedł na ziemię wyzwolić mnie z grzechu i dać mi życie wieczne, usynowić mnie. 1 Koryntian, 7 rozdział. Siódmy rozdział, 22 wiersz. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie jak kto wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. I tutaj właśnie to słowo mówi o wyzwoleniu, że Pan Bóg wyzwala, wyzwala z niewoli grzechu. On wyzwala każdego, i niewolnika, i wolnego, i bogatego, i biednego. Ale zobaczmy, w innym miejscu też pisze, że nie należymy do siebie samych. I tutaj pisze, że tego, którego Pan powoła, ten staje się niewolnikiem Chrystusa. Jezus jest naszym Panem, ale my jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa, innymi słowy sługami. Z tego miejsca dowiadujemy się, że Jezus ma królestwo, Bóg wielce wywyższył Jezusa. Jezus daje więcej sprawiedliwości tym, którzy Go miłują. Jezus jest Panem wszystkich, którzy postępują sprawiedliwie, którzy Go czczą i szanują. Osobiste spotkanie Jezusa z Pawłem zmieniło jego życie. On się nawrócił i służył swojemu Panu. Jezus jest Panem, a ja jestem niewolnikiem. Mój stosunek do Niego powinien być jako sługa Pan. Nie mogę się z Nim kąplować i czynić Boga kolegą, bo On jest Bogiem i Panem. Jak mam służyć mojemu Panu? I Mateusza. Zobaczmy, co Pan Jezus sam mówił, gdy był jeszcze na ziemi. On już mówił o tym, co się stanie, gdy i jak mają postępować ludzie, którzy w Niego uwierzą. 10, 34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z ojcem i córkę z jej matką, i synową z teściową, a tak staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować swoje życie, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tu patrząc na ten fragment, dowiadujemy się, gdy ktoś podejmuje w życiu decyzję, nawróci się do żywego Boga, często w domu są nieporozumienia i są przeszkody, są problemy. Rodzice, rodzina nie mogą po prostu zrozumieć, co się dzieje w życiu
człowieka. Ale bardzo ważną rzeczą jest, Pan Jezus mówi, że najważniejsze jest mnie miłować. Kto po prostu miłuje bardziej kogo innego, nie jest mniej godzien. Miłość do Jezusa jako naszego Pana powinna być najważniejsza w moim życiu. Dalej w wierszu 38 mówi, że różne sytuacje będą w życiu człowieka. To mówi krzyż, brać swój krzyż i iść za Jezusem, naśladować. A w 39 wierszu możemy się dowiedzieć, że być gotowym nawet ponieść życie dla swojego Pana Jezusa Chrystusa. W moim życiu po prostu był pewien okres, gdy zacząłem czytać Słowo Boże, gdy po prostu miałem studium ze świadkami. I po prostu, gdy coraz bardziej zbliżałem się do Boga, zacząłem czytać Biblię, cały czas szukałem, nie wiedziałem po prostu, gdzie jest ta prawdziwa religia czy wiara, która jest prawdziwa. Zadawałem różne pytania, ale Słowo Boże, gdy więcej je studiowałem, poznawałem, zobaczyłem błędy jednych, drugich, a Pan mi wskazał drogę, która po prostu jest właściwa, tak wierzę. Byłem gotowy właśnie w tej sytuacji, gdy mieszkałem, po prostu u nas byli sami katolicy, reszta to byli tylko kociarze. W moim sercu, mogę się przyznać, było coś takiego, że byłem gotowy nawet po prostu opuścić dom. Nie to, żeby nie miłować rodziców, ale tak pragnąłem służyć Panu Bogu. Ale żyjąc według Słowa Bożego, Bóg tak wspaniale wszystko zrobił, że byłem światłem, że nikogo się nie wyrzekłem. Rodzice na mnie patrzyli, brali po prostu dobre rzeczy i żyłem w domu, nie miałem problemu. Może się tam ludzie śmiali, ale to jest nieważne, bo Jezus Chrystus jest naszym Panem, On jest żywy, prawdziwy, On daje życie wieczne. To jest coś wspaniałego, że nie możemy zaprzeć się swojego Pana. Przeczytam siódmego rozdziału Mateusza, też jedno miejsce, co dowiadujemy się, jak mamy służyć swojemu Panu. Tutaj po prostu jest pewne wydarzenie, o którym mówi Pan Jezus, 21 wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Jezus tu po prostu stwierdza fakt, że nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Zobaczcie, nie każdy, można sobie mówić, Panie, Panie. Ustami można dużo mówić, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Do Królestwa Niebios wejdzie ten, kto pełni wolę Ojca mojego. Gdzie jest wola Boża? Gdzie ją znajdziemy? Było już tu też dzisiaj mówione, w Słowie Bożym. Tam jest wola Ojca. Tam jest wszystko napisane, co potrzeba, bo objawień może być dużo różnych rzeczy, ale często są niezgodne ze Słowem Bożym. A tu jest wola Boża i Bóg pokazuje, jak żyć, jak postępować. Zobaczmy dalej. W owym dniu wielu powie mi, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Tutaj będą ludzie, którzy staną przed Panem Jezusem i będą mówić, przecież w imieniu Twoim różnych tyle rzeczy żeśmy czynili. A zobaczcie, co powie Pan Jezus, te słowa, wniknijmy mnie. Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Jezus powie, nigdy was nie znałem. Dziwne, czy Jezus kłamie? On mówi, nie znałem was, wyście takie rzeczy czynili. A więc widzimy te cuda, te różne znaki, nie wskazują na to, że ktoś po prostu służy prawdziwemu, żywemu Bogu, że ktoś jest zbawiony. Ale zobaczmy, na co Pan Jezus kładzie nacisk. Bo Pan Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie co? Bezprawie. Podstawą po prostu i to, co jest widoczne w życiu zbawionego człowieka, to jest zachowywanie Bożego prawa, czynienie prawa i to jest znakiem rozpoznawczym. Nie jakieś tam po prostu rzeczy, które się dzieją na okręgu całej ziemi, ale tu widzimy czynienie prawa Bożego. Pan Jezus wiele razy mówił, po owocach ich poznacie, bo przyjdą różni, fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, ale po owocach ich poznacie. Czynienie Bożego prawa, tych przykazań, które są wspaniałe, które Bóg dał, aby nam się dobrze żyło. Łukasza, 6 rozdział. W
szósty rozdział, wiersz 46. Zobaczmy, co mówi Pan Jezus. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pan Jezus tu zadał im pytanie. Oni mówili, Panie, Panie, ale Panu Jezusowi nie chodzi o to, żeby mówić, Panie, Panie, ale żeby czynić to, co On mówi, żeby wykonywać Jego wolę, żeby być Jemu posłusznym. Nie wystarczy tylko mówić, Panie, Panie, żeby Jemu się podobać, ale mówić to i czynić to, co mówi Pan. To jest najważniejsze. Jana 12, 26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I tutaj widzimy, Pan Jezus w rozmowie z uczniami przed swoją śmiercią mówi wspaniałe słowa. I tu widzimy w obietnicę, wspaniałą obietnicę Pana Jezusa. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną. On zachęca, chcesz mi służyć, jestem Twoim Panem, idź za mną. I tutaj właśnie Pan Jezus mówi dalej coś takiego. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Zobaczcie, jaka wspaniała to jest obietnica. Gdzie jest Pan Jezus, tam i my będziemy. Na pewno będziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem, tam gdzie On jest. I jeszcze tutaj dowiadujemy się, że uczci tego sługę mój Ojciec. Bóg uczci sługę Pana Jezusa. Widzimy, że Jezus zbawia, do Niego należymy, jest naszym Panem. Mamy Jego słuchać, pełnić Jego wolę, nie być obłudnymi, służyć tylko Jemu. Nie iść na kompromis ze światem, nie czynić to, co mówi Pan. Być gotowy nawet utracić życie dla Jezusa. Nie mówić tylko ustami, Panie, Panie, ale prowadzić życie tu na ziemi pełne życie sprawiedliwości, być światłem, nie czynić bezprawia. Teraz moglibyśmy zadać pytanie, czy Jezus jest moim Panem? Czy Jezus jest moim Panem? Jeśli jest moim Panem, to jak mu służę? Jak postępuję, co robię? Czy mam czas dla swojego Pana? Jaki jest mój stosunek do tego Pana? Czy tak jak do Pana? Czy po prostu może jak do jakiegoś kolegi? Gdy Pan mi każe coś robić, czy jestem Jemu posłuszny? Czy się wymawiam? Czy czynię to, co mówi Pan? Jak wygląda moje życie? Czy czynię Jego wolę? Lub może umysłem, językiem wychwalam Pana? Może czynię może jakieś znaki, cuda? Ale jakie jest moje życie? Jakie prowadzę życie? To są pytania, które możemy sobie zadać każdy w swoim sercu. Jeśli Jezus jest naszym Panem, to chwała Bogu, służmy Mu, żyjmy dla Niego, oczekujmy Go, bo On przyjdzie po nas, weźmie nas do siebie. Ale jeżeli Jezus nie jest jeszcze Twoim Panem, to po prostu może stać się, bo Bóg nie ma względu na osoby. On pragnie, żeby człowiek przyszedł do upamiętania, do poznania i przez wiarę staje się dzieckiem Bożym, Synem Bożym. Pragnę jeszcze przeczytać jedno miejsce z Tymoteusza. Drugi rozdział, pierwszy list do Tymoteusza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. To jest rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I tu widzimy, że Pan Jezus, że może bardzo ważną rzeczą jest, aby zanosić błagania, modlitwy, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za naszych przełożonych. Wiemy, jakie są sytuacje po prostu w świecie, jak po prostu, do czego ten dąży świat, ale tutaj jest taka zachęta, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, tak abyśmy zawsze wspominali to i modlili się za naszych przełożonych, za pastorów, za braci, za władzę, no za cały ten kraj.
I tutaj właśnie ważną rzeczą jest, tak jak mówiłem, Jezus jest naszym Panem. Módlmy się też o to, żeby Jezus stał się Panem jak najwięcej ludzi, którzy żyją w grzechu, bo Boża natura jest taka, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do poznania prawdy i byli zbawionymi. Taki jest nasz Pan Bóg. Nie zapominajmy o tym. Módlmy się. Amen.